Zanim siędziemy do rysowania, warto zadbać o coś do picia. Weźmy sobie na przykład kawę. Będzie fajnie. O, fakt, co tutaj robi moja kamera? Lol, dziwne. Tak, więc mamy kawę, ale schowajmy ją, bo po co wsypać do ekspresu? No, w sumie może się przyda, więc ją wyciągnijmy. O, robi się kawa, ale fajnie się robi. O, nadal się robi. Lol. O, już się skończy. Nie, jeszcze się robi. Robi się jeszcze. Nie, robi się jeszcze. O, już mamy kawę, teraz trzeba dojść do pokoju. I sobie idziemy. I idziemy. Nadal idziemy. O, już jesteśmy, wow. Super, teraz trzeba ją postawić. Yep. Jeżeli jesteśmy już przygotowani, możemy usiąść i zacząć robić cuda w Photoshopie na przykład, czy innym Gimpie, Corel, coś tam, nieważne. Więc pokażę wam, jak ja z grubsza pracuję, jaką mam technikę. Od strony takiej bardziej technicznej, jak tam usprawniam sobie pracę, takie różne rzeczy. Rysuję kreskę, ale mi się nie podoba. Biorę Alt-Ctrl-Z i rysuję jeszcze raz. Coś mi się nie podoba, Alt-Ctrl-Z, jeszcze raz. Na tym z grubsza bazuje moja praca. Jeżeli natomiast chcę przybliżyć, żeby zrobić jakieś detale, naciskam Alt, po prostu scrolluję. Jeżeli chcę z użyciem myszki przesunąć trochę w lewo lub w prawo, to Ctrl i scroll. Jeżeli chcę przesuwać coś na tablecie, korzystam z tego guzika dolnego i po prostu naciskam go i przesuwam. Więc kwestie przesuwania wszystkich takich operacji mamy za sobą. Jeżeli chcemy szybko przełączać się pomiędzy głównymi narzędziami, takimi jak pędzel czy gumka, czy na przykład narzędzie do zaznaczania, to robimy tak. Naciskamy B, mamy pędzel. Naciskamy E, mamy gumkę. Naciskamy W, mamy Magic Wanda, który nam zaznacza ładnie. Wiadomo, nie jest to konieczność, ale bardzo usprawnia naszą pracę, kiedy na przykład coś rysujemy, chcemy szybko wytrzeć, to nie musimy tutaj lecieć po gumeczkę, tylko naciskamy E i mamy wszystko gotowe. Przejdźmy więc do pędzla. Prawym przyciskiem myszy, bądź tym drugim przyciskiem na naszym piórku, możemy włączyć sobie narzędzie, w którym wybieramy pędzle. Jest tutaj też wielkość tego pędzla, jednak to jest dosyć niewygodne tak wybierać w tych, tak wchodzić cały czas w to okienko, więc jest sztuczka. Wystarczy nacisnąć Alt i drugi przycisk, albo prawy przycisk myszy i mamy wielkość pędzla. Tylko pamiętajcie, żeby nie dotykać do tabletu, bo teraz właśnie opowiem o tym. Naciskamy Alt, dotykamy i mamy pobrany kolor, który tutaj widać. To jest bardzo przydatna rzecz i bardzo często tego używam. Nawet nie wiem, czy to nie jest najważniejsza rzecz. Jeszcze wspomnę o dwóch dosyć istotnych operacjach, które też tu czasami się skróty ich przydają. Jest to mianowicie Ctrl D, czyli odznaczenie zaznaczenia. No, nie używa się tego jakoś strasznie mega często, no ale warto zapamiętać, bo trzeba, tak, to trzeba wchodzić w select i deselect. No, deselect. No tak, po prostu naciskamy Ctrl D, to jest blisko, więc nie ma żadnej, nie ma problemu. Kolejna operacja to jest transform. Naciskamy Ctrl T i możemy dowolnie zmieniać nasz obiekt, naszą warstwę. Na przykład przez obracanie, przez skalowanie. Tutaj sobie po prostu trzeba zobaczyć, jak ta strzałeczka się ustawia i z kontrolem na przykład mamy takie dziwne coś. To tam z shiftem coś inaczej jakoś, że po prostu się przesuwa w dobrej skali. Ale to jest wszystko do nauczenia. Bardzo przyjemna operacja. No, trzeba tutaj znaczyć, że nie chcemy.
Ja przedstawiam wam tutaj to na podstawie Photoshopa, ale myślę, że w Gimpach czy innych Paintolsajach narzędzia są bardzo podobne, ewentualnie jakieś niuanse się różnią i skróty pewnie są inne, ale to musicie sobie znaleźć. Mówiłam, Ctrl-Alt-Z to jest bardzo przydatna opcja, naprawdę. Wiele osób z tego tak pracuje i sobie chwalą. Co mogę więcej powiedzieć? Do zobaczenia w następnym odcinku. Oto moje profesjonalne studio nagraniowe. Proszę, ładnie tutaj zrobione. Myśl inżynieryjna. Naprawdę tutaj, proszę bardzo. Ktoś powiedział, że matma się nie przyda. Jak matma się nie przyda? Fizyka się nie przyda? Gdzie się fizyka nie przyda? Kurczę, matma. Tutaj cała wiedza jest tutaj zawarta.